Pochylmy nasze głowy, aby pomodlić się z pokorą, wchodząc w ten czas usługi Słowem, rozważanie Słowa. Panie, dziękujemy Ci, że dałeś nam tą kolejną okazję. Jesteśmy świadomi, że tak bardzo Ciebie potrzebujemy. Panie, my sami jesteśmy zdolni tylko do popełnienia błędów, więc Ty, Panie, nas ochraniaj i prowadź. Wiemy, że będąc pod Twoją inspiracją, pod Twoim natchnieniem, pod prowadzeniem Twojego Ducha, nie zbłądzimy, ale będziemy szli prosto do celu. Dziękujemy Ci, Panie, za czas rozważania Słowa. Amen. Kochani, to jest dla mnie ogromny przywilej. Chciałbym to podkreślić, może pierwszy raz, nie mówiłem tego. Jest to dla mnie ogromny przywilej móc stawać przed zborem, usługiwać na tematy, które dzisiaj może nie są aż tak popularne, jak być może kiedyś były. W dobie czasów, w których żyjemy, przekazania zdają się raczej być wypierane z chrześcijaństwa, wyrzucane. Na ich miejsce są ustanawiane inne, albo w ogóle żadne. Tak by było dla człowieka najlepiej, tak sądzi człowiek. Ale Bóg wie najlepiej, co jest człowiekowi potrzebne. Kiedy myślę o przykazaniu, które dzisiaj będziemy rozważać, a więc przykazanie szóste, które brzmi w niezmienionej formie, w takiej, jakie je znaliśmy, nie uległo ono żadnej zmianie, brzmi ono w ten sposób: nie zabijaj. I kiedy myślę o tym przykazaniu, już kiedy przygotowywałem się do tego wykładu, myślałem sobie, ile to już było kontrowersji wokół tego przykazania i ile to jest kontrowersji wokół tego przykazania. Ale jedna myśl jakby towarzyszy mi podczas tych rozważań. To tak jak z Bogiem, każdy ma jakieś zdanie na temat Boga. Szczególnie na ulicach miasta, kiedy zapytamy się, jaki jest Twój Bóg, albo jaki jest Bóg, w którego wierzysz. Usłyszelibyśmy całą plejadę różnych epitetów, cech, opisów Boga. I każdy ma jakieś wyrobione zdanie. Dla jednych Bóg przypomina bardziej świętego Mikołaja, dla innych Bóg przypomina bardziej kata, a dla innych jeszcze kogoś innego. A więc każdy ma jakieś zdanie. Ale tu nie chodzi o to, abyśmy mieli jakieś zdanie. Tu chodzi o to, abyśmy znali Boga takim, jakim On jest naprawdę. I człowiek, który jest pokorny, nie obrazi się, gdy nagle Biblia powie mu, że jest inaczej niż myśli. Nie obrazi się taki człowiek. Pokorny sercem człowiek stwierdzi, popełniłem błąd. Myślałem, że Bóg jest inny, a jednak Biblia mówi inaczej. I kiedy myślę o przykazaniu, nie zabijaj. Wierzę, że na tej sali są obecni sami pokorni ludzie. Że my, którzy tu jesteśmy, jesteśmy na tyle pokorni, że jeśli to, co będę dzisiaj mówił, nie zgadza się kompletnie z Twoim tokiem myślenia w stosunku do tego przykazania, wierzę w to, że nie obrazisz się, wychodząc z tego nabożeństwa, ale przyjmiesz to rozważanie, ponieważ nie ja będę dzisiaj coś mówił, ale wierzę, że Pan Bóg przez swoje słowo będzie coś mówił do nas. Kochani, przejdźmy może tak zgrabnie poprzez jeden werset Nowego Testamentu, który nas jakby wprowadzi do tego przykazania. To pierwszy list Jana, 2:3-5. A z tego wiemy, mówi Jan, apostoł, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Prawdziwego chrześcijanina wcale nie jest tak trudno rozpoznać. Okazuje się, że jest go bardzo łatwo rozpoznać. Bo jeśli chrześcijanin, jeśli człowiek uważa się za prawdziwego chrześcijanina, albo jeśli człowiek jest prawdziwym chrześcijaninem, to prawdziwy Bóg mieszka w tym prawdziwym chrześcijaninie. A jeśli prawdziwy Bóg mieszka w nim, to mieszkają w nim także prawdziwe przykazania. Okazuje się, że przykazania Boże są jakby papierkiem lakmusowym,
w życiu człowieka. Przykazania Boże stanowią o tym, czy Bóg mieszka w życiu człowieka. Tak rozumiem ten fragment Boży. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Po czym? Po tym, że zachowujemy Słowo. Po tym, że przykazania Jego zachowujemy. To jest to, co starałem się przed chwilką w jakiś sposób wytłumaczyć. A więc mówimy o przykazaniach. Wierzę, że i to przykazanie mieszka w nas. To przykazanie, o którym będziemy dzisiaj mówić, mieszka w nas. A o czym dokładnie będziemy mówić dzisiaj? Tak jak zwykle przytoczymy sobie treść przykazania, naukę, poznamy jego główną myśl, to, czego to przykazanie od nas oczekuje i to, czego nas naucza. Nie jest ono zbyt obszerne, zawiera się tylko w dwóch słowach, ale obiecuję, jest treściwe. To przykazanie jest bardzo treściwe, a jego przesłanie jest bardzo znaczące. Po drugie, będziemy chcieli zdefiniować morderstwo. Czym jest morderstwo? Ponieważ to przykazanie tak bardziej znaczy, albo szerzej, albo może dosłowniej znaczy nie morduj. Tak brzmi to przykazanie, nie morduj. Więc raczej na morderstwie będziemy dzisiaj chcieli skupić naszą uwagę. A więc czym jest morderstwo? Po trzecie, spróbujemy przeanalizować fragment, w którym Pan Jezus coś o tym przykazaniu mówi. A o nim mówi i to bardzo wyraźnie. Czego chce od nas Pan Jezus, kiedy myśli o przykazaniu szóstym? Dowiemy się w dalszej części. I czwarty punkt to kontrowersje, które to ludzie bardzo lubią. Kontrowersje. Im więcej kontrowersji, tym lepiej. Im bardziej kontrowersyjne dzisiaj wszystko jest, tym bardziej jest to popularne. To można oglądać wszędzie. W każdym razie będziemy chcieli odpowiedzieć na parę pytań, które może rodzą się w Twoim sercu dzisiaj, myśląc o tym przykazaniu. Nie zabijaj. Więc co wolno, a czego nie wolno? Spróbujemy odpowiedzieć sobie na parę pytań, które przyszły mi do głowy podczas rozważania tego przykazania. Przytoczmy sobie więc, przywołajmy treść przykazania. W tym oryginalnym miejscu, do którego zaglądamy każdego razu, to oryginalne miejsce to druga Księga Mojżesza. To Księga Wyjścia, inaczej nazwana. Księga Wyjścia, 20 rozdział i tym razem 13 wiersz. Brzmi to przykazanie w ten sposób. Nie zabijaj. O tym już wcześniej mówiłem. Ale są też inne miejsca Bożego Słowa, które to przykazanie albo poszerzają, albo nadają jakiegoś szerszego znaczenia, szerszego przesłania. Zobaczmy sobie też te inne miejsca. Trzecia Księga Mojżeszowa, więc Księga Kapłańska, ponieważ też tak jest nazwana. 24 rozdział, 17 wiersz. Jeżeli kto zabije człowieka, poniesie śmierć. Chciałoby się powiedzieć śmierć za śmierć. Jeśli ktoś zabije, jeśli ktoś straci człowieka, jeśli ktoś zabije człowieka, pozbawi go życia, ten poniesie śmierć. Inne miejsce Bożego Słowa to piąta Księga Mojżesza, więc Księga Powtórzonego Prawa. 27 rozdział, 24 wiersz. Przeklęty, kto skrycie zabija swego bliźniego. A więc przekleństwo jest nad tym człowiekiem, kto morduje, kto zabija bliźniego swego, innego człowieka. I może to pierwsze miejsce, w którym Pan Bóg po raz pierwszy mówi o zabójstwie, poucza człowieka o tym, aby tego nie robił. To pierwsza Księga Mojżesza, Księga Genezis, Księga Rodzaju, 9 rozdział, 6 wiersz. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Kochani, jakie główne nauki, jakie myśli z tego przykazania wynikają? Po pierwsze, człowiek jest stworzony na obraz Boży. O tym przed chwilą czytaliśmy. Nad człowiekiem został rozciągnięty Boży obraz. Człowiek jest jakby odbiciem Boga w pewnym sensie.
poprzez stworzenie Bóg nadał człowiekowi charakter podobny do Bożego charakteru. Ale to, że człowiek jest stworzony na obraz Boży, nie znaczy wcale, że człowiek jest Panem życia. To wcale nie znaczy, chociaż Bóg jest Panem życia, o Nim czytamy, że On daje życie i On życie odbiera. Ale o człowieku tak powiedzieć nie można. Nie jest Panem życia. Nie jest Panem życia ani swojego, ani cudzego. Taka jest prawda. Co za tym idzie? Człowiek nie może dać życia. Choćby człowiek mógł technicznie skonstruować drugiego człowieka ze wszystkich dostępnych środków i materiałów. I może to zrobić w bardzo, bardzo precyzyjny sposób, upodobniając ten swój twór do człowieka bardzo precyzyjnie i dokładnie. To jednak jednej rzeczy nie może zrobić. Nie może go ożywić. Nie może go ożywić. Co za tym idzie? Jeśli człowiek nie może dać życia, to nie może go też odbierać innym. Nie może go też odbierać. Będziemy chcieli zdefiniować, czym jest morderstwo, albo skąd wziąłem w ogóle to słowo morderstwo. Przecież czytamy nie zabijaj, a słyszymy teraz, że mówimy o morderstwie. W każdym razie, skąd to słowo pochodzi? Kiedy Pan Bóg mówił nie zabijaj i kiedy to było spisane w oryginale, oryginalnym języku, tam nie ma nie zabijaj. Tam nie ma napisane nie zabijaj. Tam jest coś bardziej dokładniejszego. To słowo ratsach. Ratsach po hebrajsku oznacza morderstwo. To jest samowolne przelewanie krwi. W Bożym języku, w języku, w którym to było pisane, w języku hebrajskim, tak jak Bóg kazał im to spisywać, zabijanie a morderstwo to są dwie różne sprawy. Choć mają jeden i ten sam koniec, to są dwie różne sprawy. Zabijanie i morderstwo. Pewien kaznodzieja takiego oto przykładu użył. No nikt nigdy nie powie z nas, że zamordował kurczaka na obiad. Prawda? Także zabijanie i mordowanie to są dwie różne sprawy i to będę chciał szerzej wyjaśnić. Ponieważ Biblia dla uważnych studentów Bożego Słowa, dla tych, którzy czytają Boże Słowo, to nie jest jakieś odkrycie, co powiem, ale Biblia zawiera mnogość albo mnóstwo opisów zabijania. Od pierwszej księgi, od pierwszego wiersza po ostatni Biblia jest pełna przelewania krwi. Czy tego chcemy, czy nie? Czy czytamy Boże Słowo, czy nie? Tam jest pełno krwi. W Bożym Słowie jest pełno zabijania, pełno mordowania, jest mnóstwo tego typu opisów. Ale pewnie zauważyliście, czytając Boże Słowo, że jedno zabijanie Bóg karał, a innego zabijania Bóg nie karał. Czytamy opis o tym, jak Dawid zabił Goliata i Bogu to się podobało. Przecież zabił drugiego człowieka. Czytamy o tym, że zabijano innych ludzi, mordowano nawet całe wioski, kobiety, dzieci, bydło, wszystko, ale Bogu się to podobało. Czytamy też w innych fragmentach o innych zabójstwach, które Bogu się absolutnie nie podobały. I jak my wierzący mamy to rozumieć? Czy Bóg jest stronniczy? Czy Bóg czegoś nie zauważył? Jak to mamy rozumieć, że jedno zabijanie Bóg karał, a innego Bóg nie karał? Posłuszmy się jednym fragmentem, który nas jakby wprowadzi w ten nastrój, spowoduje, że będziemy mieć nakreślone tło tego przykazania. Pierwsza Księga Królewska, 21 rozdział, 18-19. Czytamy oto takie słowa. Wstań, wyjdź na spotkanie z Achabem, mówi Bóg do Eliasza, do proroka Eliasza. Idź na spotkanie z Achabem, królem izraelskim, który mieszka w Samarii, a obecnie jest w winnicy Nabota, dokąd poszedł, aby ją objąć w posiadanie. I powiedz mu tak. Tak mówi Pan, dokonałeś mordu i już objąłeś w posiadanie?
Tu także jest użyte słowo racach, mord. Okazuje się, że Nabot pewnego dnia, znamy tą historię, spoglądał za swojego okna i zauważył pewną winnicę. Dowiedziawszy się, do kogo należy ta winnica, zechciał ją najpierw zakupić. Oferował taką przyjacielską transakcję, chciał ją zakupić, wysłał posłów, aby ją zakupić. Nabot nie chciał jej sprzedać, twierdząc, że byłoby to przestąpienie tradycji, byłoby to przestępstwo, gdyby pozbył się ojcowizny. To tak bardzo rozzłościło Achaba, króla izraelskiego, że zapałał gniewem. Zapałał pożądliwością i gniewem. Gniewem wobec Nabota, pożądliwością wobec jego winnicy. Achab tak do tego stopnia był pełen pożądliwości i gniewu, że za namową swojej żony, która obmyśliła plan, uczynił taki oto postępek. Oskarżył go fałszywie, Nabota oskarżył fałszywie i rękami starszych Izraela oraz ludu ukamienował Nabota za bluźnierstwo. W ten sposób winnica pozostała bez właściciela, a to jest idealna sytuacja do jej bezprawnego przejęcia. A więc taki oto miał plan Nabot wraz z żoną i ten plan się ziścił. Nabot zmarł z powodu fałszywego oskarżenia, a Achab przejął winnicę. I oto Eliasz przychodzi do Nabota. Popełniłeś mord, mówi Pan. Dokonałeś mordu. To dziwne, ponieważ Nabot nie ruszył ręką, aby zabić Nabota, ale Pan mówi wyraźnie, dokonałeś mordu. Dokonałeś mordu. I tutaj widzimy coś bardzo wyjątkowego. To jest samowolne przelanie krwi. Samowolne pod pretekstem gniewu i żądzy pożądliwości przelanie niewinnej krwi. To jest mord, o którym dzisiaj mówimy. Aby zrozumieć, aby jakby rozważyć to przykazanie, musimy poznać jego genezę, jego początek. Pierwsza Księga Mojżesza, 4 rozdział 5-8, gdzie po raz pierwszy znajdujemy mord. Mordowanie. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze i rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zamordował go. Dokładnie tutaj jest oddane. Zamordował go z zimną krwią, z żądzą w swoim sercu, z gniewem w swoim sercu. Kiedyś zaśmiałem się, ponieważ słyszałem, że niektórzy nauczyciele szkółek niedzielnych, rozważając ten fragment z dziećmi, stwierdzili, że Kain zabił Abla, ponieważ Abel złożył baranka w ofierze, a Kain złożył roślinki. Ale Jan mówi inaczej. Apostoł Jan twierdzi, że dlatego zabił Kain Abla, ponieważ jego czyny były od zawsze złe. Od zawsze były złe. W jego sercu zawsze mieszkał gniew. W jego sercu zawsze było zło. Dlatego zabił swojego brata. Dlatego był zdolny zabić swojego brata. To nie był nieszczęśliwy wypadek. To było coś, to był czyn z premedytacją wykonany. Zamordowanie niewinnego człowieka Abla. Abel stał się pierwszą ofiarą pierwszej na świecie wojny na tle religijnej. I od tego momentu wyrażenie wyprowadzić kogoś w pole nabrało już innego znaczenia. Już nie rozumiemy go w ten sposób, mówiąc to zdanie, nie wyrażamy tej myśli w ten sposób, że chcemy iść na jakiś niewinny spacer na łonie natury. Ale od tej chwili znaczy o oszustwie, o mordzie. W każdym razie Pan Bóg miał w swoim ręku rozwiązanie
ponieważ od tej chwili otworzyły się jakby drzwi. Człowiek poznał, co to jest morderstwo. Człowiek poznał, co to znaczy zamordować człowieka, innego człowieka. Zostały otwarte drzwi do mordowania. Ale Pan Bóg przychodzi z rozwiązaniem. Czytamy dalej. Wtedy rzekł Kain do Pana: zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego: nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. Pan Bóg chce raz na zawsze zamknąć drogę do mordowania. Zapieczętowuje Kaina, chcąc zamknąć te drzwi, aby drugi człowiek nie zabijał, nawet pod wpływem zemsty, aby nie dochodziło do kolejnych morderstw. Widzimy Kaina w bólu, w żalu. Ale czy to trwało długo? Czy ten brak kolejnych morderstw trwał długo? Oto czytamy zastanawiającą historię, zadziwiającą historię pod względem perfidii i grzechu, który sponiewierał serce człowieka. I rzekł Lamech, to jest czwarty z pokolenia w genealogii Kaina. I rzekł Lamech do swych żon, Addo i Syllo, słuchajcie głosu mojego, wy żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zamordować, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeśli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. Człowiek zupełnie inaczej to zrozumiał. To, co Bóg chciał raz na zawsze zamknąć, człowiek spowodował jeszcze bardziej, aby te drzwi się otworzyły. Oto czytamy o Kainie, że czuł wielki wyrzut z powodu śmierci swojego brata. Czytamy, że żałował. Wiedział, że kara gdzieś tam za nim ciągle kroczy. Bał się, że ktoś go zabije za ten postępek. Wiedział, że źle zrobił. Ale Lamech czuł zupełnie odwrotną. Zupełna odwrotność była w sercu Lamecha. Kain czuł wielki wyrzut. Lamech czuł wielką złość. 4 pokolenia wystarczyły, aby mord zagościł w codzienności człowieka. Aby morderstwo wyszło na światło dzienne i stało się zwykłą codziennością. Czym nie jest morderstwo? O tym też chcemy powiedzieć. Ponieważ, tak jak już powiedziałem, zabijanie, które tak często ukazuje się w Biblii, w Bożym Słowie, nie zawsze jest przekroczeniem 6 przykazania. Nie zawsze zabijanie, o którym czytamy w Biblii, jest przekroczeniem 6 przykazania. No choćby Dawid, Boży sługa, Dawid, mąż według serca Bożego, Dawid, psalmista, Boży piewca, chwalca, z zimną krwią zabił Goliata, na dodatek, na do widzenia, obciął mu głowę. Zabił 1000 Filistyńczyków z wielką okrutnością, nawet wycinał ich członki. A więc był okrutny, kiedy trzeba było, zabijał zimną krwią. Krew lała się po jego twarzy praktycznie każdego dnia. Był mężem wojny. Bóg posyłał go na wojnę. To był Dawid. Choć zabijał miliony ludzi, tysiące, miliony ludzi zginęło z jego ręki. To tylko jedna śmierć, której był autorem, była przestąpieniem 6 przykazania. Tylko jedna śmierć. I to jeszcze ta śmierć, której fizycznie on nie popełnił, której on nie uczynił. Przeczytajmy, który to fragment mówi o tej śmierci. 2 Księga Samuela, 11 rozdział, 15 wiersz. W tym liście zaś napisał tak. Postawcie Uriasza na samym przedzie, gdzie bitwa jest najzaciętsza, a potem odstąpcie od niego tak, by został ugodzony i poległ. Oto Dawid, zamiast pójść na wojnę, przecież był mężem wojny, zamiast być w tym, w czym powinien być, przelewać krew, zamiast tam być, do tego, do czego Bóg go posłał, pozostał w domu, nudził się. Wyszedł na spacer, zobaczył Batrzebę. Tak bardzo spodobała mu się ta naga kobieta, że postanowił, że zaprosi ją do domu, aby uprawiać z nią seks, aby z nią współżyć.
I po tym, jak to się stało, ona zakomunikowała mu, że poczęła. A więc coś się stało. Będzie dziecko. Będzie potomstwo. Przejęty Dawid zaprasza Uriasza do swojego domu i szybko stara się wybrnąć z sytuacji. Powiada, idź szybko do domu, odpocznij po wojnie. A Uriasz, lojalnym, chcąc być uczciwym, postanowił, że nie pójdzie do domu, nie będzie obcował ze swoją żoną, nie będzie z nią współżył, pozostanie gdzieś tam w bramie. Był tak lojalny wobec swoich towarzyszy. Wiedział, że na polu walki jego koledzy biją się na śmierć i życie, a on miałby pójść do domu i po prostu ze swoją żoną rozkoszować się swoją żoną. Postanowił, że pozostanie. Dlatego Dawid musiał szybko myśleć, kombinować, co zrobić z tym Uriaszem. Jeśli sprawa się wyda, straci reputację, okaże się bezbożnikiem. Postanawia, że wyśle Uriasza na wojnę. Do miejsca, gdzie wojna jest najbardziej zacięta i każe reszcie swojego wojska uciec z pola walki, zostawić go samego. I tak też się stało. Uriasz zginął. I ta śmierć Bogu bardzo się nie podobało. To było morderstwo w biały dzień. Boży sługa, mąż Dawid, który przelał tysiące litrów krwi za tą jedną śmierć, odebrał srogą karę. Oto opowiada Bóg. Przez tą jedną śmierć nie odejdzie miecz od domu Dawida. A więc zabijanie a zabijanie to są dwie różne rzeczy, jeśli chodzi o Biblię. My się możemy z tym nie zgadzać. Możemy myśleć o tym, co chcemy, ale Biblia myśli tak, jak to staram się teraz wytłumaczyć. A więc Dawid. Dawid dał nam przykład, co jest morderstwem, a co jest zabijaniem. Prorocy. Czytamy o prorokach, że prorok to człowiek, który zna myśli Boże, który zna Boże serce, prorok, który wykonuje Bożą wolę. Prorok to człowiek, który mówi to, co Bóg mówi, przekazuje wieść, Boże poselstwo, choćby było one najbardziej niekorzystne dla ludzi. I okazuje się, że prorok, którym był Samuel, potrafił zabijać, potrafił przelewać krew i to z zimną krwią. Samuel, prorok, którego słowa często cytujemy, uznajemy go za proroka, który był niezwykle posłuszny, niezwykle oddany, był człowiekiem czynu i słowa. Ale czytamy o nim tak. I rzekł Samuel, przywiedźcie do mnie Agaga, króla Amalekitów. A Agag szedł do niego odważnie. I rzekł Agag, zaiste ustąpiła gorycz umierania. Samuel zaś rzekł, jak miecz twój pozbawił kobiety dzieci, tak niech wśród kobiet i twoja matka będzie pozbawiona dzieci. I porąbał Samuel Agaga w kawałki przed Panem w Gilgal. Okazuje się, że Samuel potrafił wyciągnąć miecz i wbić je prosto w serce człowieka. Wiedział, że jest to zgodne z Bożą wolą. Także nawet prorok Boży zabijał. I wiemy, że ta śmierć podobała się Bogu. W innym miejscu powiedziane jest o prorokach w ten sposób. A Jehu, syna Nimszego, namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka na twoje miejsce i stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Okazuje się, że Elizeusz nie tylko miał misję prorokowania do ludzi, głoszenia słowa i czynienia cudów, i on też miał zabijać. A więc nawet prorocy zabijali. Musimy to zrozumieć dzisiaj bardzo dobrze, aby nie osądzić czasem ich o zły postępek i grzech. Ale zejdźmy już może z ludzi, przyjrzyjmy się Bogu. Ponieważ Bóg, jeśli każde zabijanie byłoby przekroczeniem szóstego przykazania, to Bóg jako pierwszy by musiał umrzeć z powodu grzechu. To On pierwszy by musiał ponieść karę śmierci za ten grzech. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Pan Bóg sam zabijał. Czy nie czytaliśmy nigdy historii Sodomy i Gomory, gdzie Pan Bóg sam własną ręką zabił tych wszystkich ludzi z powodu grzechu, który mieli?
Czy nie czytaliśmy historii potopu, w którym Pan Bóg pozbawia życia tysiące istnień na całej ziemi, oszczędzając tylko jedną rodzinę? A więc Pan Bóg też potrafi zabijać. On zabijał i kazał zabijać. Kazał zabijać Jozuemu, kazał zabić Mojżeszowi, nawet synów i córki, i matkę i dzieci. Kazał zabijać, dał nakaz Mojżeszowi, aby ten z kolei nakazał całemu Izraelowi, aby zabił tych, którzy kłaniali się cielcowi, nawet jeśli był to syn czy ojciec. Kazał zabijać Saulowi, pierwszemu królowi izraelskiemu. Ba, nawet za to, że Saul nie zabijał, Bóg go odtrącił. Kazał zabijać już wspomnianemu Dawidowi. Zabił Ananiasza i Safirę. Padli martwi z powodu tego, co uczynili przez Boże działanie. I w końcu złożył ofiarę ze swojego syna. Ukarał go śmiercią za grzechy wszystkich ludzi. Kochani, ta jedna myśl, że zabijanie nie jest tym, co my czasem uważamy, czym jest zabijanie, towarzyszy mi cały czas podczas rozważania tego słowa. Ale jeszcze przez chwilkę przypatrzmy się Psalmowi 78, 31 wiersz. Spadł na nich gniew Boży i pozabijał najznakomitszych wśród nich, a młodzież Izraela powalił. Ciekawe, co myśli sobie człowiek, czytając te fragmenty Bożego Słowa. Ja takiego Boga nie znam? To nie jest mój Bóg? Kiedyś Paul Washer mówił, że kiedyby zaczął mówić, jaki jest Bóg, naprawdę ludzie by ze zboru pouciekali. Ponieważ Bóg ma wiele atrybutów, wiele cech. Jednym z nich jest też surowość, jest też gniew. Bóg nie jest tylko łaskawy, choć jest łaskawy nader. Wielka jest Jego łaska, czytamy w Bożym Słowie, ale też wielki jest Jego gniew, też czytamy w Bożym Słowie. W innym miejscu o Bogu jest napisane tak. Przechodnia nie będziesz gnębił ani uciskał, bo sami byliście przechodniami w ziemi egipskiej. Nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty. Gdybyś je uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham ich wołania i wybuchnę gniewem i pozabijam was mieczem i żony wasze zostaną wdowami, a dzieci wasze sierotami. To nie mówi jakiś bezbożnik, to mówi Pan Bóg. Zastanówcie się nad tym wy wszyscy, którzy zapomnieliście o Bogu, bo będę musiał rozszarpać was na strzępy i nikt wam nie przyjdzie z pomocą. Kochani, ja nie chcę dzisiaj przejaskrawić tej cechy Boga, ale o niej też muszę powiedzieć. Jeśli chcemy znać Boga takim, jakim On jest, musimy czytać o Nim wszystko. Nie odrzucajmy więc tych fragmentów, ale z pokorą starajmy się je zrozumieć. Jest jeden fragment, który bardzo mnie jakby nastawił na to przykazanie. Wiem, dlaczego tyle zabijania jest w Starym Testamencie i wiem, rozumiem, dlaczego tyle jest zabijania w Starym Testamencie. Zrozumiałem to chociażby przez ten fragment. A oto przyszedł pewien mąż, 4 Księga Mojżesza, 25 rozdział 6-12. A oto przyszedł pewien mąż synów izraelskich i przyprowadził do swoich braci Midianitkę, a więc poganinkę, na oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów izraelskich. Ci zaś płakali u wejścia do namiotu zgromadzenia. Dlaczego płakali? Ze wcześniejszych wersetów wiemy, że w tym czasie Izraelici wpadli w całkowity nierząd. Sprowadzali Midianitki do swoich namiotów, współżyli z nimi seksualnie. I oto znalazł się pewien odważny, który na oczach Mojżesza i całego ludu szedł za rękę ze swoim nowym nabytkiem, poganinką. Wszedł do namiotu i uprawiał z nią seks na oczach wszystkich ludzi. I czytamy tak. Gdy to zobaczył Pinechas, syn Eleazara, syna Arona, kapłana, wstał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznie i poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu. I przebił oboje w takiej pozycji, jakiej tam byli. Przebił oboje. Tego męża izraelskiego i ową kobietę przez jej podbrzusze. I wtedy Pan Bóg mówi, że odstąpił jego gniew z powodu tego nierządu, który Izrael się dopuszczał.
Zobaczcie, zauważmy, że taki mord, przecież to jest okrutny mord. Wziąć włócznie i przebić z zimną krwią tych dwoje. A jednak Pan Bóg tego oczekiwał. Pochwalił Pinehasa, pochwalił go za to. I czytamy na końcu, zawarł z nimi nowe przymierze pokoju z powodu tego, co uczynił. Dlaczego o tym mówię? Już to tak podsumowując tą myśl o zabijaniu w Starym Testamencie. Ponieważ list do Rzymian 6,23 mówi wyraźnie, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Jeśli ktokolwiek ginął w Starym Testamencie i to się Bogu podobało, to był to grzesznik, który zasługiwał na śmierć. Takie jest rozważanie całego tego zabijania w Starym Testamencie. Ale jeśli ginął człowiek niewinny, który zła nie popełnił, to był mord na niewinnym. Dlatego cały Stary Testament obrazuje tą karę śmierci za grzech w sposób okrutny. Wiem, że to często się nie podoba i boli oczy, i boli to w oczy, kiedy to czytamy. I często ludzie tego nie rozumieją. Jak to jest? Przecież czy Bóg pochwalał ten mord? W jednym miejscu czytamy, że kazał wojsku izraelskiemu wejść do wioski, wyciąć w pień nawet dzieci. I musimy to zrozumieć, że to wszystko, co tam było, to wszystko, co miało być zabite, było absolutnie przepełnione grzechem. Od początku do końca powite w grzechu. To był grzech sam w sobie, który miał być wycięty w pień. I dlatego w taki sposób Pan Bóg rozprawiał się z grzechem, który był dookoła Izraela. Zapłatą za grzech jest śmierć, powiada list do Rzymian. Dziś już praktycznie, wierzę, że rozumiemy, to rozróżniamy zabijanie od mordowania już w tym momencie. Ale dziś, w dzisiejszych czasach, w dobie Nowego Testamentu, dziś praktycznie każde zabijanie jest już mordem. Nie ma czegoś takiego jak zabijanie za grzechy w dzisiejszych czasach. Nikomu nie wolno by było wziąć włócznie dzisiaj i zabić kogoś za grzech. Gdyby dzisiaj było to aktualne, gdyby dzisiaj człowiek miał w tym momencie umierać za swoje grzechy, to po pierwsze, ja bym tutaj nie stał. Ponieważ już dawno bym był zabity za moje winy i grzechy z ręki kogoś innego. Nie ma zabijania z powodu grzechów. To był Stary Testament. Kara musiała spaść na tego, kto grzeszył, bezkompromisowo. Ale Nowy Testament otwiera się śmiercią niewinnej osoby, śmiercią Bożego Syna. I ta śmierć raz na zawsze zamyka tą fizyczną śmierć człowieka za grzechy. Raz na zawsze. O nim jest napisane, że wziął całe to spaczenie, cały ten grzech, karę śmierci na siebie. Raz na zawsze stał się doskonałą ofiarą. Dlatego od tej pory śmierć nie jest natychmiastową karą dla grzeszników, ale jakby tykającą bombą, której zegar może być wyłączony tylko poprzez przystąpienie do Chrystusa. Do tego, który wziął na siebie tą karę za nasze winy. Oczywiście kara śmierci może spaść na człowieka, który będzie w uporze trwał w swoim grzechu. Tak przecież trwał Ananiasz i Safira. Oni byli całkowicie zaprzedani oszustwu. Dlatego o tym mówię, ponieważ w dzisiejszych czasach mordowanie rozumiemy troszkę w inny sposób. W sposób, jaki powiedziałem na samym początku i w trakcie tego wykładu. Ale nazwijmy rzeczy po imieniu. Co możemy uznać za mordowanie? Aborcja. Aborcja to jest czyste morderstwo. Jeśli kogoś moglibyśmy nazwać grzesznikiem, to na pewno nie niewinne dziecko, które się jeszcze nie narodziło. Jeśli ktoś miałby umierać za grzechy swoje, to na pewno nie dziecko, które jest jeszcze w łonie matki. To jest niewinne stworzenie, które nie zasłużyło na śmierć.
Pozwólcie, że przedstawię wam statystyki. Józef Stalin, człowiek absolutnie uważany za mordercę, zamordował 60 milionów ludzi. To jest tak w przybliżeniu. Adolf Hitler, około 25 milionów ludzi, 6 milionów Żydów. To znamy. W ciągu swojego życia, w ciągu tej kampanii, którą oni prowadzili. Aborcja tylko w roku 2003, 42 miliony istnień. Co piąta ciąża na świecie kończy się aborcją. W Rosji statystyka wygląda w ten sposób. 7 na 10 kobiet w Rosji dokonuje aborcji. W Europie co 27 sekund dokonuje się aborcji. Więc morderstwa w biały dzień, jeszcze zalegalizowanego prawnie. W Polsce co 3 minuty. I to jest druga przyczyna śmierci na całym świecie. Pierwszą przyczyną śmierci, a więc zgonów, są choroby serca. Ale drugą przyczyną śmierci jest aborcja. Podczas tego wykładu, który załóżmy zajmie gdzieś około godziny, 20 matek w Polsce zamorduje swoje dziecko. Tak to dzisiaj wygląda. Ale chociaż mówimy o aborcji, mówiłem coś o stalinizmie, o nazizmie, warto jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Chciałbym też to zaakcentować, że ze wszystkich zbrodni na świecie, ze wszystkich wojen, żadna wojna nie pochłonęła tyle istnień niewinnych, co Kościół katolicki. Na to chcę zwrócić bardzo mocną uwagę. Oto święta inkwizycja, która trwała 1200 lat, wymordowała mnóstwo istnień. Więcej niż Stalin i Hitler wspólnie razem. Więc zobaczmy do czego może doprowadzić zaprzedanie się religii i złu. Musimy mieć wejrzenie w Boże Słowo, trwać przy Bogu, abyśmy rozumieli, czego Bóg oczekuje. Czy Bóg chce, aby człowiek umierał? Czy Bóg oczekuje, że będziemy mieczem i ogniem zdobywać ludzi? On powiedział, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby niszczyć ludzi, ale żeby siebie samego dać za ludzi. Innym morderstwem jest samobójstwo. Ponieważ człowiek jest potencjalnym miejscem zamieszkiwania przez Bożego Ducha. Powiada list apostoła Pawła do Koryntian, 3 rozdział 16-17. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Wyobraź sobie, że stworzyłeś jakieś arcydzieło. Wyobraź sobie, że włożyłeś w to wielki wysiłek. To jest twoje dzieło, to jest twoje arcydzieło. Chlubisz się tym, codziennie na to patrzysz. I oto przychodzi ktoś, kto po chamsku postąpi z twoim arcydziełem i bez jakiejkolwiek przyczyny zniszczy to w jednej sekundzie. Obiekt twoich starań, twojej ciężkiej pracy w jednej sekundzie zostaje zniszczone. Czy nie szukałbyś sprawiedliwości wtedy? Czy nie szukałbyś sądu? Tak też jest z Bogiem. On tak delikatnie, tak precyzyjnie nas uczynił, ukształtował. Kto śmie postąpić w ten sposób, aby zniszczyć dzieło Boże? Ale dlaczego mówię, że samobójstwo to jest morderstwo? Ponieważ to jest morderstwo przeciwko swojemu ciału. Czy kiedykolwiek słyszeliście, w jaki sposób samobójca skacze z wysokości? Przeważnie nigdy nie skaczą na głowę. Okazuje się, że samobójcy, którzy chcą skończyć ze swoim życiem, wychodząc gdzieś na wysokość, zawsze skaczą na nogi. Jak to mamy rozumieć? Ja to rozumiem w jeden sposób, że ten ostatni instynkt, ten ostatni bodziec ciała chce uprzytomnić człowieka, że on chce żyć. Woła jakby, ja chcę żyć, ja chcę się uratować. Dlatego człowiek w afekcie, w strachu przed śmiercią, chociaż wykonuje samobójstwo, skacze na nogi, pozostawia
malutki procent szans na przeżycie swojemu ciału. Skacze na nogi, jakby dając sobie szansę, jednocześnie skracając swoje życie. Tak jakby ciało jego wołało: ja chcę przeżyć ten upadek. Więc samobójstwo jest morderstwem wobec samego siebie. Przyspieszyłem troszkę, ale chciałem podsumować tą myśl o mordzie. Dookoła toczy się życie. Ludzie, my, którzy żyjemy, jesteśmy zabawiani rozrywkami, różnego rodzaju programami telewizyjnymi. Cokolwiek się dzieje na świecie, stara się przykuć naszą uwagę, rozweselić, nastawić pokojowo. Piękny jest świat, głoszą teraz billboardy, życie jest piękne, pokój na świecie i tak dalej. Ludzie siedzą przed telewizorami, cieszą się życiem, oglądając sport i różne rzeczy, nie zważając na to, co się dzieje, na świecie. Człowiek jest jakby pod wpływem czaru tego świata. Wszystko jest okej. Ale dopiero gdy przychodzi wojna, ludzie trzeźwieją. Okazuje się, że na świecie jest pełno nienawiści, pełno mordu. Wojna przynosi ofiary. Okazuje się, że człowiek zaczyna współczuć. Ludzie wtedy stają się współczujący, przeżywają ten tragizm. Ale oto chciałbym powiedzieć, że każdego roku dochodzi do 650 tysięcy zamordowań na całym świecie. Około 1 miliona samobójstw przy 50 milionach prób samobójczych. 42 miliony aborcji, o tym już mówiłem. A więc około 44 miliony ludzi ginie z powodu mordu, który dzisiaj omawiamy. Z powodu mordu na dziecku niewinnym, z powodu mordu na samym sobie i z powodu mordu spowodowanego agresją od bliźniego. I dookoła nas toczy się życie, piękne życie, a ludzie giną. Okazuje się, że toczy się wojna światowa wokół nas. Ludzie giną, bo ta liczba jest większa niż liczba ludzi, którzy ginęli podczas chociażby II wojny światowej. Więc każdego jednego roku ginie więcej ludzi z powodu mordu niż podczas wojen. Więc chcąc nie chcąc toczy się wojna, podczas gdy my mamy się bardzo dobrze. Pan Jezus a przykazanie szóste. Co Pan Jezus mówił o przykazaniu szóstym? Ewangelia świętego Mateusza, 5 rozdział, 21 wiersz i 22. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Kochani, Pan Jezus przyszedł, aby tego przykazania nie znosić, nie znieść, ale wytłumaczyć, ale dać nam jaśniejsze światło, rzucić światło na to przykazanie, sprawić, abyśmy wiedzieli, o czym mówimy, kiedy mówimy: nie zabijaj. Bo okazuje się, że człowiek nie zabija dla zabawy czy dla rozrywki. Może są tacy ludzie, ale to są ludzie, którzy są niespełna rozumu. To są ludzie opętani. Ale człowiek nie zabija dla zabawy. Zawsze musi pojawić się jakiś bodziec. Tym bodźcem jest gniew. Kain zabił Abla, ponieważ się gniewał. Dawid zabił Uriasza, ponieważ chciał uniknąć konsekwencji, chciał zataić sprawę. Coś się pojawiło w jego sercu najpierw. Grzech rodzi śmierć. Ten grzech pojawił się w jego sercu, zanim jeszcze zabił. Kiedy gniewamy się na brata, okazuje się, że w naszym sercu pojawia się coś więcej niż tylko gniew. Niewinny gniew, który potrafimy tak zlekceważyć i odłożyć na bok. Potrafimy koło niego przejść i wziąć go ze sobą następnego dnia. Nie robimy z nim nic więcej. Jest przylepiony do nas podczas naszego życia. Gniewamy się na brata, na siostrę. Czasem z powodu bardzo błahych, czasem z powodów bardzo prozaicznych potrafimy się zgniewać. I pozwólcie, że wam wytłumaczę, jak to działa, kiedy gniewamy się na kogoś. Ponieważ Pan Jezus mówi, że to tak, jakbyśmy zabili. Kiedy gniewamy się na kogoś, to pierwszą reakcją, pierwszą myślą jest:
nie chcę go już więcej widzieć. Albo będę unikał go, nie będę chciał go widzieć. Kiedy gniewamy się na kogoś, kiedy człowiek się gniewa na kogoś, to często właśnie unika relacji z nim, spojrzenia. I to jest właśnie mord. To jest właśnie zabójstwo już w sercu. Dla mnie w tym momencie ten brat, na którego się gniewam, przestał istnieć. Zabiłem go w swoim sercu. Nie chcę go widzieć, więc to jest tak, jakby już umarł. Nie będę go więcej widział. W pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, 15 wierszu, to, o czym już czytaliśmy, to, o czym chcę powiedzieć, to jest napisane jest tak. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On nas oddał, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, czy siostrę, czy drugiego człowieka, tak naprawdę już w swoim sercu zamordował tą osobę. Dla tej osoby, ta osoba, której nienawidzi z jakiegokolwiek powodu, już nie istnieje, jest zamordowana w sercu. Bracia i siostry, mówię o tym, ponieważ żyjemy w Kościele, żyjemy w zborze, różne rzeczy mają miejsce między nami. Ścieramy się często w różnych sprawach. I przeciwko mnie każdy z nas, każdy z was by mógł coś wytoczyć. Ale jeśli wytaczamy przeciwko sobie działo gniewu i nienawiści, to się mordujemy nawzajem. To się zabijamy nawzajem. A do tego Kościół nie jest powołany. Jeśli gniewasz się więc, choćby w najmniejszy sposób, w najbardziej prozaiczny sposób, odstąp od tego gniewu, pojednaj się. Przemyśl to, zrób porządek ze swoim gniewem, aby nie przestąpić 6 przykazania. Ponieważ istnieje coś takiego jak duchowe morderstwo. To przykazanie także mówi o czymś takim jak duchowe morderstwo. Pamiętam taką historię, o tym już kiedyś mówiłem. Pewien człowiek miał synka, miał syna, pewna rodzina, ale tak bardzo przejmowali się sprawą kleszczy, tych robaków małych, że kazali temu synkowi chodzić w długich, wysokich butach, w długich rzeczach, czy to był upał, czy burza, czy śnieg, zawsze miał chodzić w takich ubraniach, zakryty, całe ciało zakryte. I chodził do szkoły ten synek, bardzo się przejmował, dzieci się z niego śmiały. Był zgnębiony przez swoich rodziców. Wiecie, oni nic nie robili, żeby go zabić. Przecież chcieli dla niego jak najlepiej. Ale ten młody chłopak popełnił samobójstwo. Ponieważ był tak zgnębiony, ponieważ był tak wyśmiany z powodu tego, że rodzice ciągle mu kazali tak chodzić. Oni już go w sposób duchowy dawno zabili. Jeśli chcemy zabijać ludzi, jeśli nie chcemy zabijać ludzi, o tak to powiem, to uważajmy też na słowa, bo słowa też mają moc i to zabójczą moc. Czasem jedno słowo wystarczy, aby człowiek tak się przejął, że popełni samobójstwo. To już historia zbyt wiele razy, ziemia zbyt wiele razy piła już krew takich osób. Dobrze, idąc dalej, ponieważ czas już nas goni, kontrowersje wokół tego zagadnienia, kontrowersji nie brakuje, pytań nie brakuje. Po pierwsze, kwestia zwierząt. Niektórzy myślą, że to przykazanie nie dotyczy zwierząt. Może i nie dotyczy zwierząt. Ale ja, kiedy czytałem Boże Słowo, natrafiłem na jeden fragment. Fragment, który coś mi powiedział i wierzę, że wam też coś powie. Przypowieści Salomona, 12 rozdział, 10 wiersz. Sprawiedliwy dba o życie swojego bydła, lecz serce bezbożnych jest okrutne. Kochani, ja kiedy sobie starałem wyobrazić ten oto werset, w prosty sposób, moja wyobraźnia nie jest zbyt bujna, wyobraziłem sobie gospodarza, który ma krowy, owce, jakąś tam trzotkę, może pieska, gdzieś tam kot może gdzieś chodzi, kury, no i tak dalej. I
Myśląc o tym gospodarzu jako o sprawiedliwym człowieku, wyobrażałem sobie go w ten sposób, że codziennie chodzi do tych swoich krówek, da im jeść, nakarmi, napoi, coś tam powie do nich. To takie, wiecie, wiejskie przyzwyczajenie. Pogłaszcze swojego pieska, nie pozwoli, aby umarł, zdechł z pragnienia. Dba o swoje kury. Mnóstwo pracy jest przecież przy zwierząt. Przy zwierzętach, przy trzodach, przy gospodarce. I tak sobie wyobrażałem takiego sprawiedliwego gospodarza, który dziękuje za każdą owcę, która się urodziła, za miod, który jest w tym roku, za plony i tak dalej. I gdzieś tam zrodziła mi się w pamięci historia, ponieważ słyszałem taki oto żart, taką to śmieszną historię. Pewien gospodarz miał konia i postanowił, że tego konia przestanie karmić, ale angażował go codziennie do pracy. Ciężko pracował ten koń, każdego dnia. Musiał być koniem, który przewoził duże ciężary i tak dalej. Każdego dnia minął jeden dzień, drugi dzień, trzeci. Któregoś dnia z powodu głodu, w oczywisty sposób ten koń zdechł, padł. I gospodarz zdenerwowany na tego konia stwierdził, no jeszcze jeden dzień by wytrzymał, by się nauczył już nie jeść w ogóle. No tak sprawiedliwy człowiek nie postępuje. Chociaż to przykazanie mówi o relacji człowieka z człowiekiem, warto na to zwrócić uwagę, szczególnie w gospodarstwie. Sprawiedliwy dba o życie swojego bydła. Jest wtedy świadectwem dla swoich sąsiadów. To nie znaczy, że tego bydła nigdy nie zabije. Oczywiście, przecież chowie się je na pokarm, ale dba, pielęgnuje, troszczy się o nie. Ale są też inni, którzy stwierdzili, że to przykazanie mówi, że zwierząt w ogóle nie powinno się zabijać. Więc hodują kury po to, żeby je tylko hodować. Hodują krowy po to, żeby one kiedyś same padły. Nigdy ręki nie podniosą na zwierzę. W każdym razie tacy ludzie mówią też w ten sposób. Nie wolno zabijać zwierząt, dlatego też nie będziemy jeść mięsa zwierząt. To wegetarianie. Z wegetarianizmem mamy wiele wspólnego, wiele jest takich przykładów każdego dnia. Wielu jest przecież takich, którzy wstrzymują się od mięsa. Nie będę tego ani osądzał, ani negował, ponieważ wyrażę się jasno. Apostoł Paweł powiedział, że nie powinniśmy potępiać ludzi z powodu pokarmu, chociażby. A więc kto je, niech je, kto nie je, niech nie je. To jest sprawa ludzi. Ale to, na co zwrócę uwagę na pewno, to, że Pan Bóg nie nakazuje wegetarianizmu. Więc nigdzie Pan Bóg nie kazał albo nie zakazał spożywać mięsa. Wręcz przeciwnie. W 5 Księdze Mojżesza, 12 rozdziale, w 15 wierszu czytamy: możesz natomiast zażynać i jeść mięso, ile dusza zapragnie, według błogosławieństwa Pana, Twego Boga, którego Ci udzieli we wszystkich Twoich bramach. Zarówno nieczysty, jak czysty może je spożywać, podobnie jak gazele czy jelenia. Tylko krwi nie będziecie jeść, wylejecie ją na ziemię jak wodę. A więc mięso można spożywać. Okazuje się, że ten fragment mówi, że mięso jest nawet i błogosławieństwem dla ludzi. Więc spożywanie mięsa nie jest zakazane. Człowiek robi to dobrowolnie. Człowiek, który nie je z własnych pobudek, robi to dobrowolnie. Nic w tym złego, że człowiek wstrzymuje się od mięsa. Nic też w tym złego, że człowiek nie wstrzymuje się od mięsa. Jest też inne pytanie, rodzi się i z pewnością zrodziło się w sercach wielu z was. To służba wojskowa i policyjna. Co mamy myśleć o wojskowych i o policjantach? Jakby mając przed oczami przykazanie nie zabijaj, a widząc gdzieś tam policjantów i służbistów wojskowych. Kiedy ja rozmyślałem o tym fragmencie, ponieważ miałem taki epizod w życiu, kiedy rozmyślałem o pracy w policji,
I z pewnością stało się to po to, ten epizod w życiu, abym zrozumiał tą sytuację. I miałem podobne dylematy. Czy powinienem, czy nie? Czy to jest zgodne z Bożą wolą, czy nie? Czy to jest według prawa Bożego, czy nie? Pan Bóg odpowiedział mi w bardzo prosty sposób. Przez swoje słowo. Oto Ewangelia Łukasza, 3:14. Opowiada historię o Janu Chrzcicielu. O Janie Chrzcicielu, który głosił kazania do ludzi. I czytamy, że przyszli do niego też żołnierze, więc służbiści, ludzie, którzy sprawowali władzę wykonawczą. Mieli miecz przy swoim pasie i mogli go używać. I pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? Jeśli chcemy się nawrócić, co mamy czynić? I ja bym sobie życzył, albo wielu z nas życzyłoby sobie, żeby w tym momencie było napisane, wystąpcie z wojska, wystąpcie z policji, bo to jest samo zło. Nie wolno zabijać. Ale tak nie czytamy. Czytamy, że Jan nakazał im, na nikim nic nie wymuszajcie. Ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Okazuje się, że oni mogli żyć bogobojnie, będąc w wojsku czy w służbie policyjnej, już to przetwarzając na nasze czasy. Ileż to jest pastorów, nawet policjantów w naszym kościele? Są tacy. Albo wojskowi bracia, którzy już są na emeryturze, też znam. A więc nie miejmy takiego może jakiegoś restrykcyjnego podejścia, faryzyjskiego, że nie zabijaj, to nie zabijaj. Służba wojskowa czy policyjna jest bardzo potrzebna. Wyobraź sobie, że twoje dziecko, syna albo córkę, porwał jakiś zbir złodziej. W pierwszej kolejności, choć jesteś chrześcijaninem, nie wierzę w to, że upadniesz na kolana i zaczniesz się modlić. Raczej nasza reakcja będzie taka, że gdy się dowiemy o tym, zadzwonimy na policję. Jeśli więc oczekujemy działania i pomocy ze strony policji, to nie potępiajmy ich za to, że wykonują tą pracę. Bo dla ciebie i dla mnie ta służba jest bardzo potrzebna. Pomyślcie przez chwilkę o Izraelu. Pomyślmy przez chwilkę o Izraelu. Oto gdy Izrael osiadł w końcu w swojej ziemi, po takim czasie, po tylu latach, i wszyscy chrześcijanie byli zdumieni tym, jak Bóg we wspaniały sposób wprowadził w 48 roku Izraela z powrotem do swoich ziem. I wszyscy dziękowali Bogu. Oto po niedługim czasie wybuchła wojna, tak zwana sześciodniowa, na tamtych ziemiach. Cały świat arabski rzucił się jak na padlinę na Izraela, chcąc wymazać ten kraj z powierzchni ziemi. Ale ja jestem świadom tego, że w ciągu tych 6 dni, choć Izrael ledwo zaczynał kwitnąć w tej ziemi, do której wrócił, był słabiutki jak małe dziecię, a wokół takie rzesze. W ciągu 6 dni Izrael rozgromił wszystkie wojska dookoła. Czyją to mocą albo za czyją sprawą to się stało? Ja wierzę w jedno, że Bóg użył wojska, bo oto Izraelici musieli przypasać swoje miecze, przypasać swoje karabiny i stanąć do wojny. Ale Pan Bóg ich poprowadził w tej wojnie. I dzisiaj zastanów się, kiedy dziękujesz Bogu za to, że Izrael tam jest. Dziękujesz także za wojskową interwencję, którą Pan Bóg przeprowadził. A więc miejmy takie trzeźwe pojmowanie tej sprawy. Nie bądźmy tacy w niezrozumieniu, to jest złe i koniec. Zechciejmy to też pokornie zrozumieć. Też tak trzeźwo zrozumieć. A więc podsumowanie. Co nie jest morderstwem? Chcąc już zakończyć to rozważanie. Morderstwem nie jest nieumyślne zabicie człowieka. Dochodzi do wielu wypadków. Pan Bóg nawet przewidział w Księdze Jozuego w 20 rozdziale miejsca ucieczki dla tych, którzy nieumyślnie zabili człowieka. Oni mieli tam się schronić. Oni mieli tam żyć do śmierci obecnego arcykapłana, który żył. I mieli żyć w tym mieście, schronić się
schronić się w tym mieście, jeśli nieumyślnie przez przypadek zabili człowieka. A więc idąc dalej, zabicie człowieka w wypadku to nie jest morderstwo i to nie jest przekroczenie szóstego przykazania, absolutnie. Wiele jest wypadków. Przecież wszyscy mamy jakieś wypadki. Czasem kończą one się śmiertelnie. Nie musimy żyć z winą i z jakimś wyrzutem sumienia, że przekroczyliśmy szóste przykazanie z powodu wypadku nieumyślnego. Służba wojskowa wojny Pana, bo tak mówi Biblia, wojny Pana, rzekł Pan Bóg do Saula, prowadź wojny Pana. Więc służba wojskowa nie jest przekroczeniem szóstego przykazania, tym samym służba policyjna, o tym właśnie powiedziałem przed chwilą. Ale co jest morderstwem? Przede wszystkim samowolne przelewanie krwi, morderstwo. Jeśli zabijasz człowieka, jeśli zabijasz go samowolnie, będąc trzeźwym, mając to w sercu, mając gniew, zabijasz człowieka, to jest morderstwo. Aborcja to jest morderstwo. I to trzeba dzisiaj głosić z kazalnic w kościołach. Ponieważ aborcja to już nasza rzeczywistość. To rzeczywistość, w której my żyjemy. Samobójstwo to też jest morderstwo. Kochani, na koniec Mateusz 5, 23-24. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Okazuje się, że służba wcale nie jest taka ważna. Że to, co robimy dla Boga, wcale nie jest aż takie ważne, jak to, jakie mamy relacje z bliźnim. Ktoś kiedyś powiedział, że beze mnie, czy bez nas, Bóg by sobie doskonale poradził. Doskonale by sobie poradził. I służba, która jest w tym zborze, gdyby mnie nie było, nie ujęłoby tej służbie ani troszeczkę. Wcale nie muszę myśleć o sobie, że muszę służyć bez względu na wszystko. Bóg by sobie poradził beze mnie. Dlatego muszę się zastanowić, czy moja służba jest godnie sprawowana. Czy to, co robię, nie jest ważniejsze niż relacja z bliźnimi. Zostaw swój dar na ołtarzu, zostaw swoje kazanie, zostaw swoje pieśni, zostaw wszystko. Jeśli masz coś z bratem albo z siostrą nie tak, zostaw to. Tak mówi Biblia względem mnie i ciebie. Zostaw to. Dlaczego? Ponieważ służba w innym miejscu nazwana jest miłą wonią. Ale jeśli robimy to w ten sposób, będąc niepojednanym, to ja bym to nazwał niemiłym smrodem. A więc taka jest służba człowieka, który ma coś nie tak, nie po drodze z bratem i siostrą, a stara się za kazalnicą albo w innych miejscach zgrywać wielkiego Bożego sługę. Więc kochani, nie ma nic ważniejszego niż Pan Bóg i relacja z bliźnimi. O tym mówi cały dekalog. Miłuj Boga całym sercem swoim, z całych sił, z całej myśli swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. A później zacznij służyć w tej miłości.